10 najważniejszych wynalazków w historii. Materiał opracowany na podstawie zalekowane.pl. Lampa żarowa, czyli żarówka. Elektryczne źródło światła, w którym ciałem świecącym jest silnie rozgrzane przepływem prądu. Włókno wykonane z trudno topliwego materiału. Drut wolframowy jest umieszczony w szklanej bańce wypełnionej mieszaniną gazów szlachetnych lub próżnią. Włókno osiąga temperaturę nawet 300 kelwinów. Pierwsza lampa żarowa została skonstruowana na połowie XIX wieku. Otóż na początku właśnie XIX wieku niektórzy wynalazcy, w tym Anglik Warren de la Rue, pracowali nad projektem lampy żarowej. Czasami im nawet udawało się coś sensownego, ale ich dzieła nie nadawały się do powszechnego użytku. Gotowe egzemplarze były niepewne i krótkotrwałe. Pierwsza współczesna żarówka dla rynku masowego jest dziełem rąk Amerykanina Thomasa Edisona i jego drużyny inżynierów. Nie Nikola Tesla. Znaczy Nikola Tesla badał tę sprawę i skonstruował żarówkę być może wcześniej niż Edison, ale Edison jako pierwszy skonstruował żarówkę, która była możliwa do użytku masowego i nadawała się do sprzedaży. Samochód, czyli pojazd silnikowy służący do przewozu osób lub ładunków. Nad pojazdami napędzanymi parą myślano już w XVII wieku. W 1678 roku Ferdinand Verbiest miał zademonstrować taki pojazd cesarzowi chińskiemu, jednak nie ma na to żadnych dowodów. Dlatego za pierwszego konstruktora wynalazcy pojazdu mechanicznego uznaje się Francuza o nazwisku Nicolas Joseph Cugnot, który zaprezentował swoje pionierskie dzieło napędzane silnikiem parowym w roku 1769. Ciężko sobie wyobrazić świat bez samochodu wokół ustawione wyważędy przy poboczu, na chodniku czy na przejściu dla pieszych. Fakt, Francuz wymyślił pierwszy pojazd napędzany parą, jednakże niemieckiemu inżynierowi Karlowi Benzowi przypisano wynalezienie pierwszego wózka z silnikiem spalinowym. Radio, czyli dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal radiowych, jak i urządzenie do tego służące. Niewątpliwie pionierów w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej było nie mniej niż tych, którzy próbowali udoskonalić żarówkę. Powszechnie uważano, że właśnie włoskiemu wynalazcy Guglielmo Marconi po 15 lat eksperymentów i udoskonalania konstrukcji nadajnika jako pierwszemu udało się przekazać radiogram na odległość. Samolot. Załogowy bądź bezzałogowy statek powietrzny, cięższy od powietrza, otrzymujący się na powietrzu dzięki wytwarzanej sile nośnej za pomocą nieruchomych w danych warunkach względem statku skrzydeł. Ciąg potrzebny do utrzymania prędkości w locie poziomym wytwarzany jest przez jeden lub więcej silników. Wyróżnia się dwa rodzaje samolotów: śmigłowy i odrzutowy. Bracia Wright, zwycięzcy w konkursie na schemat aerodynamicznego szybowca, są autorami właśnie tego urządzenia. Na początku ubiegłego stulecia maszyna braci Wright przeleciała 4 mile na niebie nad Karoliną Południową. To na zawsze zmieniło sposób podróżowania i prowadzenia walk przez ludzi. Klimatyzator, czyli urządzenie do chłodzenia powietrza. Pierwszy na świecie system chłodzenia powietrza jest zasługą Louisa Carriera. Od tego momentu klimatyzacja pozwala ludziom na całym świecie funkcjonować w komforcie termicznym. Wcześniej zamieszkiwanie tropikalnych rejonów wiązało się z nieustannym gorącem, a obecnie może być chłodno i przyjemnie. I nie jest to kwestia tylko i wyłącznie komfortu, ponieważ wysokie temperatury też nie pozwalają nam realny rozwój państwa i mieszkańcy takich regionów mają bardzo utrudnione wszelkie prace związane z doskonaleniem swojego społeczeństwa. Penicylina. Szeroko stosowana grupa bakteriobójczych antybiotyków, najstarsza grupa antybiotyków laktamowych. Penicylina to antybiotyk laktamowy otrzymywany przy użyciu pleśni. W swej strukturze chemicznej zawiera pierścień tiozolidynowy sprzężony z pierścieniem beta-laktomowym. Przedstawicielami są penicylina benzylowa oraz penicylina fenoksymetylowa.
Otóż we wrześniu 1928 roku szkocki bakteriolog Alexander Fleming po raz pierwszy syntetyzował penicylinę z grzybów pleśniowych. Stało się to w jego laboratorium, które mieściło się w piwnicy londyńskiego szpitala Świętej Marii. To było przełomowe odkrycie w medycynie XX wieku. Antybiotyk wynaleziony przez Fleminga w 1928 roku znacznie zwiększył długość życia przeciętnego mieszkańca Ziemi. Tranzystor, czyli trójelektrodowy półprzewodnikowy element elektroniczny, mający zdolność wzmacniania sygnału elektrycznego. Otóż wielu ekspertów uważa tranzystor za jeden z najważniejszych wynalazków XX wieku. Tranzystory są podstawą współczesnej elektroniki. Pierwsze działające półprzewodnikowe urządzenia zostały opracowane po II wojnie światowej w laboratorium firmy telekomunikacyjnej AT&T. Za to osiągnięcie amerykańscy inżynierowie Walter Brattain i John Bardeen zostali nagrodzeni Noblem w dziedzinie fizyki. Pigułki antykoncepcyjne. Doustny środek antykoncepcyjny zawierający syntetyczne odpowiedniki hormonów. Jej działanie polega na blokowaniu owulacji oraz zmianie konsystencji śluzu szyjki macicy w taki sposób, że nie przepuszcza on plemników. Stosuje się preparaty jednoskładnikowe lub dwuskładnikowe. Pigułki jednoskładnikowe zawierają niskie dawki jednego hormonu syntetycznego odpowiednika progesterenu. W 1951 roku chemik Carl Derassy, emigrant, który do Stanów Zjednoczonych przybył z Australii, opatentował preparat antykoncepcyjny, który stworzył wspólnie z farmakologami Gregorym Pinkusem i Johnem Rockiem. Ta pigułka gruntownie zmieniła życie kobiet i ogółu społeczeństwa. Telefon komórkowy. Telefon działający w oparciu o telefonię komórkową. Obecnie absolutna większość telefonów komórkowych działa w systemach cyfrowych. W starszych rozwiązaniach stosowano sieci analogowe. Próby stworzenia telefonu komórkowego miały miejsce już w latach 40. i 50. W 1946 roku w USA zbudowano sieć i rozpoczęto eksploatację mobilnych telefonów radiowych Motorola dla klientów prywatnych w samochodach osobowych, co było poprzednikiem telefonii komórkowej. Był to jedyny kraj świata, gdzie system został zaakceptowany i zdobył popularność wśród cywilów. Amerykańska policja używa komunikacji bezprzewodowej od 1928 roku. Pierwszy prototyp telefonu komórkowego wykonała szwedzka firma Ericsson w 1956 roku. Telefon ważył 40 kg, a kształtem przypominał walizkę. Urządzenie to kostowało tyle co samochód. 3 kwietnia 1973 roku w Nowym Jorku firma Motorola wprowadziła do obrotu swój pierwszy telefon komórkowy DynaTAC. Telefon ważył niecały kilogram i miał wymiary cegły. 16 września 1975 roku opublikowano amerykańskie zgłoszenie patentowe firmy Motorola pod tytułem Radio Telephone System. Pierwsza sieć telefonii komórkowej została uruchomiona w Japonii w 1979 roku, zaś w Polsce w 1992 roku. 21 sierpnia 1983 roku Federalna Komisja Łączności dopuściła na rynek owy telefon. 3 grudnia 1992 roku wysłano po raz pierwszy wiadomość SMS. Według danych statystycznych pod koniec 2018 roku w Polsce było 48 286 000 abonentów telefonii komórkowej. Internet. Ogólnoświatowy system połączeń między komputerami określany również jako sieć. W znaczeniu informatycznym internet to przestrzeń adresów IP przydzielona hostom i serwerom połączonym ze sobą urządzeń sieciowych takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory komunikujących się za pomocą protokołów internetowych z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej. Choć pomysł wisiał w powietrzu przez długi czas i w wielu krajach był prowadzony równolegle, to internet pojawił się w Europie. W drugiej połowie 1980 roku Brytyjczyk Tim Berners-Lee i Belg Robert Cacho pracowali w murach CERN, który znajduje się w Genewie. Programiści mieli na celu tworzenie systemu do obróbki i wymiany dokumentacji naukowo-technicznej pomiędzy instytucjami badawczymi. Niezależnie od siebie wynaleźli system, który później uzyskał nazwę Internet.
Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejny odcinek i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!